Dzisiejsze przedsięwzięcie pod nazwą Ziemia Kozienicka w ogniu 1939 przedstawia między innymi zmagania Wojska Polskiego z Wehrmachtem w dniach 8 i 9 września 1939 roku o strategiczny most wojskowy rozciągnięty na Wiśle między Świerżami Górnymi a okolicami Maciejowic i jest kolejną z serii imprez rekonstrukcyjnych na terenie powiatu kozienickiego. Proszę Państwa, po naszej lewej stronie znajdują się stanowiska obronne Przedmościa, złożone między innymi z ciężkich karabinów maszynowych WZ-30 oraz działkiem przeciwpancernym Bofors. Naprzeciw Państwa zabudowania polskiej nadwiślańskiej wsi. Przed wojną kozienickie Powiśle gęsto zamieszkane było przez osadników niemieckich. Przed i po wybuchu wojny byli oni specjalnie instruowani do współdziałania z wkraczającym agresorem. Szerzyli defetyzm i zwątpienie, naprowadzali niemieckie lotnictwo na polskie oddziały. Decyzja o budowie przeprawy łączącej brzegi środkowej Wisły na wysokości Kępy Bielańskiej po lewej i przewozu po prawej stronie rzeki zapadła na najwyższym szczeblu państwowym w kwietniu 1939 roku. Ze względu na bliskość większego ośrodka miejskiego nazywano go Mostem Maciejowickim lub Mostem Świerży Górnych. Wcześniej na środkowym odcinku rzeki znajdowało się jedynie 7 mostów stałych. Most miał zostać oddany do użytku już 12 czerwca, choć prawdopodobnie pełnię sprawności i gotowość użytkową uzyskał nie później niż w sierpniu. Był to most drewniany o długości całkowitej wynoszącej około 1000 metrów, zaś jego nośność określona była na 20 ton, dzięki czemu mogły się po nim przeprawiać ciężkie pojazdy wojskowe, działa i czołgi. Silny i skuteczny napór wojsk niemieckich, które 1 września 1939 roku zaatakowały Polskę bez wypowiedzenia wojny, spowodował szybkie posuwanie się nieprzyjaciela w głąb kraju. Naczelny wódz, dostrzegając groźbę utraty przepraw mostowych, 3 września zarządził zorganizowanie obrony mostów i przepraw na wysokości środkowej Wisły. Organizujący obronę mostów pułkownik Tadeusz Komorowski, późniejszy generał Bur Komorowski, komendant główny Armii Krajowej, naczelny wódz, premier rządu, w dniach 3 i 5 września skierował marszem pieszym z Garwolina do osłony mostu w rejonie Maciejowic kilka szwadronów spieszonych, wzmocnionych CKM-ami i sekcją pionierów z ośrodka zapasowego Garwolu. Proszę Państwa, przed Państwa oczami na pozycjach obronnych widzimy działko Bofors 37 mm, tutaj to pierwsze na rubieży, które było produkowane w Polsce na licencji firmy właśnie szwedzkiej Bofors. Do września 1939 roku udało się wyprodukować około 1200 armat. Działo to radziło sobie z każdym ówczesnym wozem pancernym, wozem bojowym niemieckim, przebijało jego pancerz. Donośność skutecznego strzału do wozów właśnie bojowych, pancernych była od 1000 do 1500 metrów, a donośność całkowita granatem takim odłamkowym wynosiła 7 km. To działo było właśnie bardzo skuteczne w walce z racji na niską sylwetkę. Było trudne do wykrycia przez właśnie załogi niemieckich wozów bojowych. Dalsza, tam w dalszej części tych pozycji obronnych widzimy armatę polową Schneider wzór 97. Polska tych armat to jest produkcja francuska z I wojny światowej. Polska tych armat w 1939 roku miała około 1380 sztuk. W dywizji piechoty każdej polskiej takich armat było 36 sztuk. To działo miało donośność maksymalną do 11 km.
taka ciekawostka, może związana z tym działem, to powiem, że po zdobyciu dużej ilości tych armat w czasie kampanii francuskiej, z racji na to, że to działo miało doskonałe parametry balistyczne, Niemcy zdjęli lufy tych armat z tych przestarzałych lawet, tych szprychowych kół drewnianych i osadzili ich na nowocześniejszych lawetach i używali ich do końca wojny. Jeden z osadników niemieckich, piąta kolumna na tyłach Wojska Polskiego, dokonuje aktu sabotażu, naprowadzając niemieckie lotnictwo w okolice Przedmościa. Obserwował dokładnie okolice, wie, że musi w niedalekiej odległości rozłożyć białą płachtę z czarnym krzyżem, ewentualnie puścić dymy, które byłyby znakiem dla lotnika, gdzie, w którym miejscu ma atakować. Osadnik również posiada przy sobie radiotelegraf, dzięki któremu będzie nadawał informacje dla lotnika. Widzą Państwo zbliżającą się do wsi kolumnę ludności cywilnej, uchodźców z terenów objętych już działaniami wojennymi. Taki widok był bardzo właśnie częstym widokiem na tym wrześniowych naszych drogach odwrotu. I takie kolumny ludności cywilnej były łatwym celem właśnie dla Luftwaffe niemieckiej. Ludzie właśnie w takich marszach, w tej ucieczce, bardzo dużo ludzi zginęło, straciło życie, było dużo rannych. Niemcy bez pardonu bombardowali takie kolumny, no, nie zwracając na uwagi, że to jest ludność cywilna, że nie mają w ogóle żadnego związku z wojskiem. I ta kolumna, która się zbliża do wsi, też prawdopodobnie stanie się celem takiego ataku. Od początku wojny przez most przechodziły tłumy ludności cywilnej z dobytkiem, jak i również oddziały wojskowe. W okolicy mostu i nieodległej przeprawie promowej w Wilczkowicach Górnych panował istny chaos wywołany przez uciekających na wschodni brzeg cywili mieszkańców okolicznych miast i wsi. Na teren ziemi kozienickiej zbliżały się jednostki niemieckie z pierwszej dywizji lekkiej. Pod ich naporem wycofywały się jednostki Wojska Polskiego z Armii Prusy, w tym Wileńskiej Brygady Kawalerii, której dowódcą był pułkownik dyplomowany Konstanty Drucki-Lubecki. Proszę spojrzeć centralnie przed siebie, proszę Państwa. Właśnie w tym momencie obserwujemy nalot samolotu. Właśnie osadnik niemiecki wystrzelił rakietę. Jest to sygnał dla samolotu, wskazujący mu cel nalotu, właśnie wioskę i nieodległy most. Przy moście obsługa działa przeciwlotniczego oraz CKM-u przeciwlotniczych właśnie spostrzegła samolot. Padają komendy o kierunku nalotu, o odległości, wysokości. Zaraz zostanie otworzony do samolotu ogień przeciwlotniczy. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Atak lotnika wywołuje zamieszanie wśród załogi Przedmościa. Ostrzał lotnika jest jednak bezlitosny i niemiłosierny. Wśród oddziałów wojskowych i kolumn cywilnych są ofiary śmiertelne i ranne. Naziemna obrona przeciwlotnicza próbuje zestrzelić samolot, jednak jak widzimy, dotychczas bez skutku.
Widzą Państwo, na przedmościu została niestety uszkodzona nasza armata przeciwlotnicza. Są straty w obsłudze, wybuchł tam pożar. Niemiecki samolot odleciał, aby zrobić kolejny nawrót i ostrzelić, zbombardować przedmoście. Widzą Państwo, do wioski na przedmoście zbliża się kolumna polskiego wojska prowadzona przez polski czołg rozpoznawczy TKS. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja. Tych czołgów w 1939 roku mieliśmy około 280. Był to czołg rozpoznawczy, który był bardzo szybki, zwinny z racji też swojego małej wysokości, trudny do zniszczenia. Uzbrojeniem tego czołgu był karabin maszynowy kaliber 7,92 lub działko 20 mm. Niestety w te działka zostało przezbrojonych tylko około 24 tych czołgów, więc jeżeli by była większa ilość, na pewno by był bardzo skutecznym orężem w walce właśnie z bronią pancerną niemiecką. Niestety czas nie pozwolił, wojna za szybko wybuchła, zaskoczyła naszych sztabowców. Ogólna sytuacja na froncie, wycofywanie się sił polskich na prawy brzeg Wisły podkreślała ważność utrzymania przepraw przez rzekę. Wytyczne naczelnego wodza dostarczone 7 września generałowi dywizji Tadeuszowi Piskorowi, dowódcy Armii Lublin, zalecały m.in. wszystkie mosty na Wiśle trzymać za wszelką cenę, nie dopuszczając do przejścia przez nie broni pancernej nieprzyjaciela, aby umożliwić własnym oddziałom wycofanie się za Wisłę. W tym celu na mostach zorganizować małe przedmości. Kolejny atak nieprzyjacielskiego samolotu. Właśnie widzimy, jak napływające, wycofujące się oddziały podchodzą do przedmościa, kierują się w stronę mostu lub też zajmują stanowiska obronne na przedmościu w oczekiwaniu na wroga. Zadanie obrony przedmościa polecono wojskom, których trzon stanowiła Wileńska Brygada Kawalerii w składzie 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, którego stałym miejscem stacjonowania było Wilno, oraz 13. Pułk Ułanów Wileńskich, który stacjonował w Nowej Wilejce. Proszę Państwa, widzą teraz Państwo we wsi epizod. Sołtys wsi wskazał polskim żandarmom właśnie tego dywersanta, który tam ten samolot naprowadzał na naloty, więc teraz odbędzie się sąd nad nim. Widzę, że tutaj żandarmi przekazali go do oficera. Oficer siedzi przed nim, przy stoliku. Zostanie przeprowadzony, widzę, sąd polowy nad nim. W warunkach wojennych kara mogła być tylko jedna, rozstrzelanie. Widzimy właśnie teraz, jest odprowadzany przez żandarmów i będzie wykonany na nim wyrok przez rozstrzelanie. Właśnie spotkała go zasłużona kara. 4. i 13. Pułk Ułanów zajęły stanowiska pod Świerżami Górnymi. Jednak to wyłącznie siły 4. Pułku sformowały realną obronę przeprawy. Proszę Państwa, kolejny nalot samolotu niemieckiego. I niestety tym razem również
nie udało się zestrzelić samolotu. Właśnie widzimy, jak w okolice Przedmościa wpadają oddziały kawaleryjskie. Spieszą się, będą zajmować stanowiska obronne. Wyślą również zwiadowców. Drewniany most, po którym wycofujące się oddziały i uchodźcy mogli przejść na prawy brzeg Wisły, był ustawicznie bombardowany. Był również wskutek tych bombardowań częściowo uszkodzony. Dalej widzą Państwo, jak zawiązuje się potyczka między patrolem kawaleryjskim a zwiadem niemieckim na dwóch motocyklach. Tam zaraz dojdzie do wymiany ognia. Proszę Państwa, proszę zauważyć na sposób walki kawalerii. Kawaleria przemieszcza się konno, ale walczy pieszo. No jeszcze jeden nalot samolotu, nie daje za wygraną. Chcę koniecznie rozproszyć polskie oddziały przed przekroczeniem Wisły. Niemieckie parcie na obrońców odbywało się i z lądu, i z powietrza, wspierane artylerią. Most w tym czasie był kilkakrotnie bombardowany, w związku z czym była potrzeba prowadzenia napraw. No i oczywiście za wszelką cenę próbowano nie dopuścić do jego zniszczenia lub też zajęcia. I kolejny nalot, i obrona, i ostrzeliwanie samolotu. O świcie 9 września ze sztabu Wileńskiej Brygady Kawalerii 4. Pułk otrzymał rozkaz natychmiastowego zorganizowania obrony przyczółka mostowego Przedmościa na zachodnim brzegu Wisły i utrzymania go do czasu przejścia przez most artylerii i taborów 13. Dywizji Piechoty, co miało nastąpić w ciągu dnia lub wieczorem 9 września. Widzą Państwo, kawaleria się spieszyła, koniowodni odprowadzają konie, żołnierze zajmują stanowiska obronne, a do wsi wolno zbliża się kolumna niemiecka. Na czele kolumny porusza się lekki samochód pancerny SDKFZ 222. Wywiązuje się wymiana ognia z ubezpieczeniem polskim, które zostało we wsi. Niemcy atakują Przedmoście głównymi siłami. Wymiana ognia następuje z obu stron. To było zmasowane natarcie nieprzyjaciela, wsparte wozami pancernymi. Około godziny 16 po przygotowaniu artyleryjskim ruszyło zmasowane natarcie nieprzyjaciela. Były to głównie jednostki 6 Batalionu Motocyklowego i 6 Batalionu Rozpoznawczego. Czołg rozpoznawczy TKS właśnie udziela wsparcia tutaj osłonie polskich oddziałów, ale no z uwagi, z obawy na zniszczenie wycofuje się z walki. Przewaga Niemców jest zbyt wielka. Po półgodzinnej walce pierwszy szwadron 4. Pułku został zepchnięty w kierunku głównego punktu obrony. W
Wykorzystując las, zajął on pozycję po lewej stronie trzeciego szwadronu, czym przedłużył linię jego obrony. Natarcie Niemców zostało powstrzymane przed głównym punktem oporu, gdzie ruch i manewry czołgów były znacznie utrudnione. Czołgi strzelały więc z miejsca, aktywna była też ciężka artyleria wroga. Niemcy częściowo zajmują wieś. Płoną niektóre zabudowania wioski. Kawalerzyści nie wytrzymują naporu Niemców i odskok robią, dosiadają koni przyprowadzonych przez koniowodnych i wycofują się z pierwszej rubieży. Przed państwem w akcji na wprost niemiecki czołg LT-38. Jest to kontruzja czechosłowacka. Niemcy, zajmując Czechosłowację w marcu, przejęli też uzbrojenie armii czeskiej i między innymi właśnie model tego czołgu, który był jednym z najlepszych czołgów średnich, lekkich w owym czasie. Pancerz do 25 mm, załoga 4 osoby. Uzbrojenie działko 37 mm i dwa karabiny maszynowe. Widzimy teraz zmasowany ostrzał artyleryjski właśnie polskich oddziałów na Przedmościu. W kampanii wrześniowej 59 czołgów wzięło udział właśnie tego typu. 7 sztuk zostało zniszczonych bezpowrotnie. Z prawej rubieży za wsią wyrusza, wykonując klasyczny manewr oskrzydlający, grupa motocyklowa wspierana przez KFZ. Grupa dociera do Przedmościa i likwiduje część obsady. Proszę skierować uwagę na samolot. Coś tam się jednak dzieje z tym samolotem. Wydaje mi się, że jednak przy tym nalocie został trafiony. Ciągnie za sobą smugę dymu. I klasyczny manewr oskrzydlający. Jak czytamy w książce Zbigniewa Gnat-Wieteski, niemal równocześnie z bombardowaniem ruszyło natarcie nieprzyjaciela, który doszedł do rzeki i zamknął dostęp do niezniszczonego mostu. Przeprowadziła jeden heroiczny kontratak, zajęła utracone pozycje, Niemcy się wycofują.
Niemcy przystępują do energicznego ataku na Przedmoście. Głównymi siłami, wszystkimi siłami, czołgi, samochody pancerne. Polacy tego ataku prawdopodobnie nie wytrzymają. I ponownie następuje zmasowany atak oddziałów niemieckich na Przedmoście Maciejowickie. Szósta kompania motocyklistów wjedzie za chwilę na most i wdziera się na prawy brzeg, aby utworzyć tam mały przyczół. Podążający za nią silny oddział rozpoznawczy, wsparty czołgami, zmuszony został przez silny ogień broni maszynowej i armat przeciwlotniczych strzelających na wprost do wycofania się. Nie obyło się bez wielkich strat. Ale jak czytamy we wspomnieniach rotmistrza Salomona, gniazda oporu znajdowały się po obu stronach mostu. Artyleria przeciwlotnicza strzelająca na wprost i ciężka broń maszynowa nie dopuściły do przeprawy czołgów i większych jednostek wroga. Ci, którzy przeszli, już nie wrócili. Jak czytamy w źródłach historycznych, w tym czasie do dowódcy pułku doszedł niepokojący meldunek od drugiego szwadronu, na którego wyszło bardzo silne ugrupowanie pancerne nieprzyjaciela. Dowódca pułku wysłał do drugiego szwadronu swojego zastępcę, podpułkownika Święcickiego, z dwoma trębaczami. Nieśli oni rozkaz, aby za wszelką cenę utrzymać pozycję, bowiem wyparcie groziło obejściem pozostałych punktów obrony i odcięciem wejścia na most. Podpułkownik Święcicki natychmiast udał się na miejsce walki. Między godziną 16.30 a 17.00 do dowódcy 4. pułku dociera wachmistrz podpułkownika Święcickiego z meldunkiem, że drugi szwadron został jednak wymanewrowany i wycofywał się pod naporem sił niemieckich wzdłuż lewego brzegu Wisły w kierunku Magnuszewa. Niemcy zdążyli także opanować wejście na Grobie. Widzimy teraz, proszę Państwa, scenę, kiedy 6. Batalion Motocyklowy zajmuje przyczółek na zachodnim brzegu, ale tam obsada polska kontratakiem będzie starała się wykurzyć Niemców za rzekę. Widzimy tam w oddali właśnie rozgrywa się teraz walka zacięta, dochodzi do walki wręcz. Że Niemcy, którzy przeprawili się na tamtą stronę rzeki, zostali wszyscy wybici do nogi. Na tą stronę nikt się nie przedostał. Widzimy teraz. Teraz właśnie widzimy, jak w międzyczasie patrol saperski zakłada ładunek pod mostem. września 9 lotnictwo niemieckie już od godziny 8 bombardowało przeprawę. A około 17:00 nieprzyjaciel obezwładnił artylerię polską. O godzinie 18:00 w chwili ataku czołgów z desantem piechoty porucznik Różniecki wysadził most. Znajdowały się wówczas na nim dwa czołgi. Niedługo później częściowo rozproszony pluton minerski wycofał się na wschód. Próba zdobycia przeprawy z marszu nie powiodła się. Jednak napór oddziałów nieprzyjaciela
nie zmniejszył się. Rotmistrz Salomon, zdając sobie sprawę z trudności obrony przeprawy, rozkazał spalić uszkodzony most. Zadanie to wykonały dwa działony, po jednym z pierwszej i trzeciej baterii. Most był drewniany, suchy, palił się na całej przestrzeni, także nie nadawał się do dalszego użytku. Pamięć o funkcjonowaniu przeprawy, obronie przedmościa Maciejowickiego oraz tragicznej przeprawie Wileńskiej Brygady Kawalerii i innych jednostek Wojska Polskiego jest nadal żywa. Służą temu m.in. działania stowarzyszeń rekonstrukcyjnych, w tym kontynuatorzy tradycji 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, a także społeczności i lokalne samorządy z obu stron Wisły.